Dzień dobry, ja jestem Marcin i zobaczcie sobie to. Zobacz to. Kurde. O, zobacz, działa. Ale. Widziałeś? Takie oto cuda. I tak sobie pomyślałem, że skoro Unia Europejska tak mocno naciska na to, że ma nie być spalinowych samochodów, mają być tylko elektryki i tak dalej, to takie rozwiązanie, gdzie w samochodach elektrycznych będą szyby na korbki, jest jak najbardziej ekologiczno, ekonomiczne, nielogiczne. Można jeszcze tam dużo rzeczy sobie wymyślić, ale zostań ze mną. Cały świat się zastanawia nad tym, jak co robić z bateriami, bo przecież one będą do wymiany co jakiś czas i tak dalej, nie? Jak je utylizować? No to trzeba je oszczędzać. I teraz trzeba by podpowiedzieć jakiemuś głupiemu tam w Radzie Europy, czy gdzie to tam się oni znajdują, wśród głupich to wszędzie jest pełno, no ale dobra, że no kurde, dlaczego elektryki mają marnować prąd na tak przyziemną rzecz jak odkręcanie szyb, otwieranie szyb? To można zastąpić spokojnie korbką, bo ja cofam teraz, nie? Można zastąpić spokojnie korbką i ile prądu się zaoszczędzi? Przecież ja jako taki specjalista, ekspert, spokojnie, o tutaj w czasie jazdy na kalkulatorze w telefonie jestem w stanie wyliczyć, że wprowadzenie 4 korbek takich o do otwierania szyb w elektryku przedłuża żywotność baterii o jakieś 2-3 lata. Spokojnie. Przykłady? Kiedy marnotrawisz? Masz tam pobudliwe dziecko. Ono siedzi, robi nie? Ile to prądu? Kto za to wszystko zapłaci? Przyrodę mamy tylko jedną, naturę i ziemię. Zastanów się. Ja bym poszedł jeszcze krok dalej. Wyobrażasz sobie Teslę z tymi lufcikami takimi, nie? Jak ja miałem taki w Wołdze, w dużym Fiacie, w Maluchu były, w Garbusach, w starych amerykańskich samochodach były lufciki, takie trójkątne, szybkie, otwierane. Dlaczego mamy nie korzystać z tej natury, nie brać garściami? Wiatr jest za darmo, jedziesz, otwierasz sobie lufcik w swoją stronę, elegancko dmie na ciebie, jest fajnie, przyjemnie, może ciężko rozmawiać przez telefon, może lekko będzie zwichrzona broda i fryz, ale no, czego się nie robi dla ekologii, tak? Od 2035 roku ma być zakaz produkcji spalinowych samochodów, to idźmy krok dalej. Mi się wydaje, że to jest dobre rozwiązanie. W ogóle się zafiksowałem na tym punkcie, aż boję się myśleć, co będzie dalej. Ja to usprawnię. Jakem Marcin. Cześć.